Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj zaczniemy sobie od Pucharu Świata w Downhillu, bo właśnie wczoraj była pierwsza edycja tego Pucharu Świata w tym roku, która odbyła się w Chorwacji w miejscowości Lošinj. No i tam wśród mężczyzn o bardzo, bardzo małej różnicy może mówić Aaron Gwin, bo tam było na tysięczne na mecie. Także no, Aaron Gwin zwycięzcą pierwszej edycji Pucharu Świata, a jeśli chodzi o panie, to zwyciężyła Miriam Nicole i tutaj była już spora różnica, bo 4 sekundy, no chociaż 4 sekundy to i tak niewiele, ale jednak no, w downhillu to już jest dosyć znaczna różnica i na drugim miejscu była Rachel Atherton. Jeśli mówimy o tym Pucharze Świata, to warto sobie obejrzeć relacje na Red Bull TV, jeśli nie oglądaliście wczoraj na żywo, bo trasa naprawdę była bardzo ciekawa. Nie było to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli jakaś trasa w lesie, w jakieś dropy i tak dalej. Tutaj no, Chorwacja to jest trasa bardzo kamienista, niemal same kamienia, jakieś uskoki, półki, gdzie naprawdę opony mogły dostać bardzo dużą dawkę jakichś przecięć, nacięć i tak dalej. Także to był dobry test dla opon, ale też dla samych zawodników i ich kondycji, bo końcówka trasy była no, trochę płaska, jak i nawet lekko tam momentami było pod górkę i musieli sporo dokręcać, więc tutaj był test też dla ich kondycji. I to by było tyle, jeśli chodzi o downhill, a teraz przenosimy się do Włoch, bo tam odbyły się Mistrzostwa Europy w maratonie MTB i nas najbardziej tutaj interesowała rywalizacja kobiet, bo startowała tam Maja Włoszczowska, no i na Maji się nie zawiedliśmy, bo zdobyła srebrny medal, a zwyciężyła ten wyścig Genrita Dalle-Flesia. No i tam przewaga była też nieduża, bo chyba około pół minuty, także no było blisko do złota, ale jednak Majka musiała uznać tutaj zwycięstwo Norweżki, no i zdobyła srebrny medal, co nas bardzo, bardzo cieszy. A jeśli chodzi o pozostałe wyniki na świecie i w Polsce, to odsyłam Was do naszej strony internetowej, tutaj sobie gdzieś zobaczycie link, albo w opisie, albo w komentarzu i tam znajdziecie komplet wyników z wyścigów z całego świata i też z kraju, oczywiście tych wyścigów, które są jakby nas najbardziej interesujące. Trzecia i ostatnia dzisiaj wiadomość to będzie wiadomość wideo, bo można od dzisiaj oglądać fajny film na Red Bull TV. Tutaj Wam podrzucę fragment teasera, trailera tego filmu, a chodzi o wyprawę Hansa Reya i Danego McCaskilla na Kilimandżaro. No, to jest dosyć ciężkie wyzwanie, jeśli chodzi o rowery, no ale ci goście wiedzą, jak jeździć na rowerze górskim i jak z nim czasami też się wspinać. I pokazali właśnie fajną formę wyprawy właśnie na Kilimandżaro. Także odsyłam Was do Red Bull TV. Tam można obejrzeć pełną wersję tego filmu, ona trwa około pół godziny. Także ciekawa opcja na jakiś wieczór, żeby sobie w spokoju takie fajne wideo obejrzeć. Zapraszam Was do tego serdecznie. A na dzisiaj już kończymy. To był poniedziałkowy program cykliczny. Oczywiście widzimy się w środę. A na dzisiaj już dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!